na większą cześć i chwałę Pana Boga w Trójcy Jedynego i na pożytek dusz naszych zbawienny, czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza, dziś obchodzone w Polsce błogosławionej Salomei Dziewicy, lekcję zaczerpniętą z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, drugiego listu, 10 i 11 rozdziału. Bracia, kto się chlubi, niech się w Panu chlubi. Nie ten bowiem, co sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale którego Bóg zaleca. Obyście znieśli trochę głupstwa z mej strony. O tak, chciejcie mnie znosić, bo ubiegam się o was z Bożą zazdrością, gdyż poślubiłem was jednemu mężowi, aby was jako czystą pannę stawił Chrystusowi. I słowa z Ewangelii Świętej według świętego Mateusza z rozdziału 25, których to jako Bożych słów powstawszy z nabożnością wysłuchajcie. Onego czasu powiedział Jezus uczniom swoim to podobieństwo. Podobne będzie Królestwo Niebieskie 10 pannom, które wziąwszy lampy swoje, wyszły naprzeciw oblubieńca i oblubienicy. A 5 z nich było głupich, a 5 mądrych. Ale 5 głupich, zabierając lampy, nie wzięło oliwy ze sobą, a mądre wzięły oliwy w naczynia swoje z lampami. A gdy oblubieniec opóźniał się, zdrzemnęły się wszystkie i posnęły. O północy rozległo się wołanie. Oto oblubieniec idzie, wyjdźcie naprzeciw niemu. Wtedy wstały wszystkie owe panny i oczyściły lampy swoje. Lecz głupie rzekły mądrym, dajcie nam oliwy waszej, bo lampy nasze gasną. Odpowiedziały mądre, mówiąc, by snać nam i wam nie zabrakło, idźcie raczej do sprzedających, a kupcie sobie. A gdy szły kupować, przyszedł oblubieniec, a które były gotowe, weszły z nim nagody i zamknięto drzwi. A na koniec przyszły i drugie panny, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. A on odpowiadając rzekł, zaprawdę mówię wam, nie znam was. Czuwajcie tedy, bo nie wiecie dnia ani godziny. Tyle to słów Ewangelii Świętej przeznaczył Kościół Święty do odczytania dzisiaj, obchodzone w Polsce błogosławionej Salomei Dziewicy. Najświętszą ofiarę mszy świętej składam dzisiaj 17 listopada za świętej pamięci zmarłych rodziców, świętej pamięci Edmunda i Krystyny Osesów, intencja mszy świętej od syna pana Piotra. Do czcigodnych wiernych, do ogłoszeń jeszcze o błogosławionej Salomei. Króciutko jest, że w dzieciństwie zaręczono ją Kolomanowi, księciu węgierskiemu. Za zgodą męża zachowała w małżeństwie dziewictwo. Po śmierci męża wstąpiła do klarysek w Zawichoście. Umarła w 1268 roku. Do ogłoszeń. Pierwsze, że jest mi wiadomy i że z modlitwą też, z obecnością, daj Boże, wobec cigodnych wiernych, którzy jutro w sądzie
stawiam się, jeśli się stawiam, czy się stawiam, daj Boże, komu jest tam dane w sprawie jakaś sprawa cywilna założona przez czcigodnych wiernych, było bodaj 10 osób z tytułu działań księdza Bielskiego, wyłączając to z 11 kwietnia tego roku, które miało miejsce. Wszystkie są wcześniejsze, których ten kapłan, jeśli to ksiądz jest, dopuszczał się wobec czcigodnych wiernych, wobec mnie też, wobec miejsca, jakim była kaplica księdza, gdzie składałem najświętszą ofiarę mszy świętej w domu salezjańskim. Kierując się, tak te działania należy widzieć, nie jakimiś personalnymi, tylko słabostkami wobec poszczególnych nas, poszczególnych was, ale w jaki sposób te właśnie słabostki ujawniały się ze względu na, tak nam wolno widzieć, nienawiść wobec wiary świętej, którą to nienawiść rodzi wyznawanie nowej, posoborowej wiary w opozycji, w kontrze, w odrzuceniu wiary katolickiej, którą Kościół przez wieki wyznawał, bronił, szerzył. Zatem też nasze stanięcie w sprawie, jeżeli się uda wszystkich nas, ma, mimo tej dolegliwości, że stajemy, że mamy stanąć jako oskarżyciele tegoż księdza, taki wymiar zbawienny, uświadomienia temu kapłanowi, że jeżeli się nie odwróci od wyznawania fałszywej wiary, to zginie jako heretyk, który siebie i innych zwodzi. Nie jako jeden, jako rzesze posoborowych kapłanów, którzy nie chcą przyznać, bo nie chcą wiedzieć, nie chcą skonfrontować się z dokumentami Kościoła, że szerząc wiarę, która nie jest katolicką, oszukują siebie i innych, że to jest katolicka wiara, że to jest katolicki Kościół. Do czcigodnych wiernych też z takich rzeczy, których się chciałem podzielić. Wczoraj miałem okazję, nie będąc na miejscu, pojechałem do mamy modlić się za pośrednictwem internetu w godzinie południowej. Różańcem Bóg zapłać za obecność szanownego Pana, który się zaczynał sam modlić, że w ogóle był, że prowadził modlitwę. Później jak jakaś tam jedna, mówię jakaś, jakoś z głosu poznając, jedna osoba dołączyła do różańca, to trudno się było modlić, bo tak śpieszyła. Ja się modliłem z dwoma osobami obok siebie, nie szło się modlić. Także, że zawsze jak nam przychodzi się publicznie modlić, zwłaszcza jak komuś prowadzić modlitwę, a jest transmisja, to przynajmniej dla mnie tak jest, że trzeba mieć tą świadomość, że ci, którzy tę modlitwę odbierają za pośrednictwem medium, mają trudność zdążyć, jeżeli my śpieszymy. Także, żeby zawsze w jakiś sposób się powściągnąć, zwłaszcza w różańcu mieć świadomość, żeby nie mówić za szybko. Czyli to wezwanie wolniej, wolniej. Raczej, że za wolno jest trudno o taką przypadłość. Natomiast, że to jest tak szybko, że inni nie mogą zdążyć, to zdarza się i tak wczoraj w tym przypadku było. Także do czcigodnych wiernych jechałem pociągiem przedwczoraj, wczoraj i takie do zaobserwowania rzeczy, który to tam ja jestem rocznik, to czcigodni wierni pamiętają, no wiedzą się, nas przyznaje. W każdym razie to było takie dolegliwe dla Polaków. Dobrze, że ja jestem rocznik tam 66. Cóż mówić o Polakach wychowanych czy urodzonych w czasie wojny, krótko po wojnie.
jak dolegliwa dla Polaków była okupacja sowiecka. Że się spotykało wojsko ruskie na ulicach, no ale też się nie spotykało, ale wszystko się działo ze względu na sąsiada ze wschodu, Rosję, czy Rosję. Wtedy Związek Radziecki, tak to było. Natomiast no być może były jakieś miejsca w Polsce, ale trudno to było znaleźć powszechnie. Nikt od nas nie domagał się, żebyśmy na flagi rosyjskie w Polsce patrzyli, radzieckie. I nikt też od nas nie domagał się czytać napisów w języku rosyjskim, radzieckim przez czas komunizmu. Może jakieś etapy, gdzieś tam w jakiejś mierze było to, ale nie tak, żebyś wchodził na miejsce publiczne, obok polskiej wisiała flaga rosyjska. Nie tak, żebyś miał na dworcu napis idź w prawo, pisany po polsku i rosyjsku. Gdzie teraz przemieszczałem z miejsca na miejsce, na dworcach napisy polsko-ukraińskie. Czy Polska jest podbita przez Ukrainę? Flagi polsko-ukraińskie, polska i ukraińska, pytaj, która po której stronie, jak się komuś pomyli, tak jak ktoś zakłada w poprzek tą szarfę, jak są uroczystości, jako flagę, to zawsze pamiętać, że w polskich barwach na górze jest biały, na dole czerwony. Czasem się ktoś tam pomyli, ma odwrotnie, nie? Że reprezentuje jakieś inne państwo. Nie wiem, co tam, Maltę czy coś takiego. W każdym razie tutaj ewidentnie jest, że w zasadzie możemy się czuć jak w kraju okupowanym przez Ukrainę. No oczywiście jest zasada gościnności, wszystko jest zrozumiałe, ale czy ktokolwiek w tej chwili z tego tytułu, inaczej, że w Polsce się taką akcję oswajania Ukraińców w Polsce czyni, spotkał Ukraińców, którzy z tego tytułu na przykład na Ukrainie chodzą w barwach biało-czerwonych, żeby okazać solidarność z Polską, która ich na ten sposób traktuje? To jest zabór polski. Przygotowanie pod przyszły zabór. To jest ewidentne. Jego realizowanie. Drugie z tej serii takie do zaobserwowania. Ktoś z was lubi pierogi ruskie? Nie? Tu nie lubią? Ja bardzo lubię. To w Wielkopolsce przynajmniej za dzieciństwa się nie jadło, bo u nas w domu to Wielkopolska była, ale jak już później tam miałem we Wrocławiu z ludźmi z Wrocławia kontakty, to tam w piątek zawsze u cioci, u której mieszkałem, zawsze pierogi ruskie. Ziemniaki, twaróg, cebulka, skwarki, pychota. W pociągu nie można kupić pierogów ruskich. Są galicyjskie. Które są ruskimi, ale już nie są ruskie, tylko galicyjskie. I ktoś mi mówi, że na takie sposoby znikają nazwy, które przynależą do Rosji. Ktoś nas szczuje. I z pierwszej ręki informacje, to co słyszałem też już kiedyś, ale od kogoś, kto ma z górnictwem do czynienia, że w polskich kopalniach robi się tak, że jak się urobek kończy, to jest obecna w tej chwili informacja od kogoś kompetentnego, zasypuje się je na taki sposób, żeby węgla więcej nie szło wydobyć. Niemcy robią to na ten sposób, że zawsze można wrócić do wydobycia, Polacy robią to tak, że nie można wrócić do wydobycia. Złoże jest po prostu skończone. O tych rzeczach wiemy, z różnych tam ośrodków informacji, ja się dzielę tym, że podczas krótkiej nieobecności na własne oczy widziałem, słyszałem, było mi powiedziane. Takie fakty mają miejsce. No nie spodziewajmy się, że hierarchia kościelna w tych sprawach zajmie głos, który byłby głosem katolickim czy polskim, bo takiej hierarchii w Polsce nie mamy. Nie tylko w Polsce, ale na świecie. Tam, gdzie trzeba człowieka ucisnąć w tej chwili,
I będą to robić określeni ludzie, pieniądze określonych ludzi. Oczywiście chodzi tutaj o tych, którzy mają pieniądze, więc Żydzi, masoni, kto tam pieniądze ma, tam będzie solidarnie w tym procederze uczestniczyła dzisiaj hierarchia kościelna. Z lokatorem w Rzymie na czele, poszczególnymi w Polsce, jakie to tam nazwiska będzie, Gądecki, Jędraszewski, bez wyjątku. Natomiast, żeby zabrać głos w perspektywie katolickiej polskiej, na to nie liczmy. Na to nie liczmy. Taki czas, w którym przychodzi nam żyć. Już od wielu lat możemy powiedzieć, radujmy się, że wreszcie to widzimy. Żebyśmy widzieli, że msze, dajmy na to, w minionych tam, no, czyli liczmy pontyfikat Jana Pawłowy, od 1978, no 9 jest pierwsza wizyta, przepraszam za pomylenie daty, do 2005, kiedy umiera. I te wszystkie największe msze. No, powinniśmy jako katolicy mieć jako porażka Kościoła. Nie jest oddawany Panu Bogu właściwy kult. My patrzyliśmy na to jako triumf Kościoła. Dlaczego? Bo staliśmy po stronie tej wywrotowej organizacji posoborowego tworu. I skutki tego działania na nas muszą być. To jest oszukane sumienie i osłabione sumienie. A jednocześnie nikt nas nie zmusi do tego, że owszem, czy ludzie mogą nas ograbić z majątku, mogą się przyczynić do utraty naszego zdrowia, mogą nas uwięzić, mogą nas zabić, natomiast nie mogą, nie mają takiej mocy, żeby zniszczyć nasze sumienie, nasz związek z Bogiem poprzez wiarę i chrzest. To jesteśmy sobie w stanie odbierać, to czyli stan łaski uświęcającej odbierać tylko sami na własne życzenie. Więc jest stan wielkiej próby, a katolika stan wielkiej, w związku z tym łaski. Także tak też przyjmijcie, kto jutro tam się do sądu, godzinę, która jest, udaje, że jest to moment próby i moment łaski. Stanięcia po stronie Chrystusa, stanięcia po stronie Kościoła walczącego, który domaga się odzyskania w tym świecie praw dla katolików. Do czcigodnych wiernych, także do podzielenia odbierałem 2 dni temu, nie wczoraj, ale przedwczoraj, przed udaniem się do mamy, 2 pisma. Wczoraj nie odczytywałem z tytułu pory. Pierwsze z prokuratury, datowane na 4 października. Powiadomienie mnie adresowane, a to już jest norma od tych bezbożnych ludzi, organów. Zawiadomienie, sekretariat prokuratury rejonowej Grunwald w Poznaniu zawiadamia pana, proszę bardzo, jako podejrzanego, że w dniu 27 września 2022 prokurator tutejszej prokuratury po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 31 sierpnia 2022 wydał postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku o wyłączenie prokuratora. Musiałem to sprawdzić, czego to tam dotyczy. I drugie, od pana komornika sądowego, pana Pawła Bobka, postanowienie w sprawie egzekucyjnej. Wskazane tutaj jest, kto jest wierzycielem i kto jest dłużnikiem. Dłużnikiem też jest Michał Woźnicki i jest oroszczenie pieniężne oraz świadczenie pieniężne. Postanowił, pan komornik postanowił. Co postanowił? 6 postanowień jest. Przyznać wierzycielowi, czyli to jest Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego, koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w wysokości 240 zł. Ustalić koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji na kwotę 2467,63 zł.
3. Rozliczyć zaliczkę uiszczoną przez wierzyciela w kwocie 1500 zł 22 groszy w ten sposób, że kwotę 727 zł 63 groszy przeznaczyć na pokrycie wydatków postępowania, a kwotę 772 zł 59 groszy zwrócić wierzycielowi. Dom zakonny Towarzystwa Salezjańskiego pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. 4. Postępowanie egzekucyjne w niniejszej sprawie umorzyć z urzędu na podstawie przepisu, i wskazany tu jest, postępowania cywilnego wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. 5. Zakończyć postępowanie wobec skutecznej egzekucji świadczenia niepieniężnego. 6. Orzec o obowiązku dłużnika zwrotu na rzecz wierzyciela kwoty 2467 zł. 63 groszy z tytułem niespłaconych kosztów egzekucji. Komornik sądowy Paweł Bąbek. A ktoś z was to wszystko dobrze rozumie, to poproszę, żeby mi wytłumaczyć, bo się słabo na tych rzeczach wyznaję. Raczej rozumiem, że mam coś do płacenia i to nie mało. Więc jeszcze raz. Nieprzyjaciele Boga, Kościoła Świętego mogą nas złupić, mogą nas posadzić do więzienia, mogą przysporzyć się swoim działaniem do, czy by było utraty zdrowia, a niech by było utraty życia. Nie mogą nam oderwać Boga na sposób, nie mogą nam odebrać skutecznie wiary, jeżeli sam jej się nie wyrzekniemy przez akty zmiany wiary, akty apostazji, czy też najprościej przez grzech. Miejmy zatem te próby jako próby wiary, które mają nas hartować, które mają nas uświęcać, które mają nas umacniać w okazywaniu wierności Chrystusowi. W jaki sposób więc powinny nas radować, mimo że po ziemsku zdaje się, że to kolejne jakieś tam kłopoty, kolejne krzyże. Ostatecznie granicą jest nasze życie doczesne. Dalej ci, którzy z Bogiem, z Kościołem Chrystusowym walczą, nie sięgają. A i w tym życiu sięgają o tyle, ile Pan Bóg im pozwoli. To Bóg jest władcą świata, to Bóg jest królem świata. To pod Bożym okiem jest świat, pod Bożą opatrznością, a nie w ręku tym, którzy przeciwko Bogu występują. Jeszcze raz Bogu niech będą dzięki, że i czcigodnym wiernym Bóg zapłać Panu, że kiedy ksiądz tak przychodzi, uda się do mamy i nie chce, żeby to było tylko na godzinę, żeby z tytułu wieku i stanu też mamy mieć jakiś czas, żeby dłużej z nią pobyć. Są wśród czcigodnych wiernych ci, którzy pod Kościół się udają, w południe Kościół Salezjański na Wronieckiej, by okazać swoją wierność, swoje zmaganie o przywrócenie mszy świętej do naszego Kościoła. Przez co dopominamy się i chcemy dopomnieć się o przywrócenie mszy świętej do wszystkich kościołów budowanych na składania najświętszej ofiary mszy, a nie posoborowej uczty, która deprawuje serca, deprawowała nasze serca przez wiele lat. Daj Boże, zdążymy tamte grzechy odpokutować, na pewno pokutować, nawrócić swoje serce, zbawić swoje dusze. Daj Boże to wszystkim. Amen.